No i mamy sobotę. Tniemy te liście, jakoś dociąć do końca nie możemy. Co ja miałem mówić? Aha. Zacznę od tego, że tutaj z małej i średniej szklarni są usuwane suche, stare liście. Ale wczoraj się zrypał odkurzacz spalinowy. On już na takich wysokich obrotach cały czas chodzi. No i po prostu w pewnym momencie stop i nie działa. Więc co wymyślili? Ładują teraz te śmieciuchy spleśniałe i pylące się do skrzynek brązowych do dużego zbiornika i są wywożone widlakiem na zewnątrz. To jest przerąbane. Na szczęście mnie to nie rusza. Tutaj robi to dwóch młodych takich chłopaczków, którzy u nas pracują od niedawna. I o dziwo dzisiaj pierwszy raz widziałem syna szefa, który został zaprzęgnięty do tej pracy. Nie wiem, ile on ma lat, ale myślę, że gdzieś koło 12 może. Zaraz kończę rozmowę. Ja widziałem, że tam z kolegą ładuje jeszcze, a jeszcze jedna dziewczyna to robi. Słuchajcie, na początku, w pierwszym roku to wszystko, co było pod tymi półkami, te suche liście, były zbierane z całej dużej szklarni. 3,5 hektara trzeba było to wynieść z tych 100-metrowych rajek. To było przekleństwo, normalnie to było przerąbane. To robiły głównie kobiety. Ja pamiętam, że właśnie tam byłem na betonie i wyrzucałem to do takich kontenerów dużych. Trzeba było ubijać w ogóle. Przerąbane. Dopiero w następnym roku położył plandeki pod stołami i przyjeżdża maszyna i te liście na tych plandekach są wyciągane na zewnątrz. I to nie wiem, czy nie będzie w tą środę albo w przyszłą. Co miałem mówić jeszcze? A, już mówię. Dzisiaj sobie tak skalkulowałem, ile wynosi mnie koszt dojazdu do pracy. Ostatnio zalałem pełny zbiornik. Dzisiaj go znowu zatankowałem. Przejechałem 700 km. Dzisiaj zalałem 55 litrów. Cena paliwa wynosiła euro. 60, euro 60 u nas. Dobrze. I przejechałem 20 razy do pracy i z powrotem. A odległość mam 34 km. Już o tym kiedyś mówiłem o zwrotach kosztów dojazdu, nie? Mówiłem, ile mam kilometrów i tak dalej. Że na rowerze kiedyś jeździłem. Dobra, nie chcę o tym się mówić. Balasting zwraca mi poprzez biuro za dojazdy, czyli dostaję 6 euro dziennie. Jak byłem 20 razy, no to 120 euro dostałem zwrotu za dojazdy do pracy. A jak dzisiaj tankowałem, to tam wyszło mi niecałe, bez 2 euro 90 euro, czyli 30 euro byłem do przodu, czyli co, paliwo mam na czysto i oprócz tego jeszcze mi ubezpieczenie. Za ubezpieczenie zapłacili. Ubezpieczenie tam płacę 33 euro w tej chwili miesięcznie. No, także mała kalkulacja jest. Nieźle. I tutaj z naszego zakładu pracy, z naszej szklarni, tylko ja mam ten zwrot. A walczyłem o niego, kurde, chyba 4 albo 3 lata. Ale w końcu się udało. Jeśli też jeszcze tam wspomnę o wizach, bo wczoraj było ogłoszone, że Blondyn, prezydent amerykański, ogłosił, że wyraża zgodę na wjazdy bezwizowe Polaków do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Teraz tak typowo powiem, że to jest chyba jakiś wątpliwy sukces, bo z tego co wiem, nasz rząd stara się o to, żeby jak najwięcej Polaków wróciło do kraju. I teraz jeżeli ta granica zostanie otwarta, to wydaje mi się, że znowu będą masowe wyjazdy. Tak samo jak było z granicami, kiedy zostały otwarte w 2004 roku. Kiedy były pozwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii, tak na początku, tam już nie pamiętam jakie kraje, ile Polaków od razu wyemigrowało, ilu tam jeszcze jest. I coś czuję, że już grono naszych rodaków
moich rodaków, sprawdza możliwości, jakie są możliwości wylotów, ceny biletów samolotowych, możliwości zorganizowania pracy. I jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego, że te wizy zostaną zniesione, nastąpi kolejny eksodus wyjeżdżających za granicą. Także nie wiem, czy to jest sukces, czy to jest porażka. Już nawet widziałem gdzieś tam jakiś w grupie, że już w grupie holenderskiej pytałem się, jak to zrobić, żeby jakie są możliwości wyjazdu już tu z Holandii do Stanów Zjednoczonych. Kapujecie? Powiem wam, że zaczyna się pierwsze takie koloryzowanie pomidorów. Tutaj zakupił maszynki do produkcji etylenu. Pierwszy raz to tutaj jest. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie napisałem, że do coś tam. Do owoców wlewa się etylinę, koncentrat. Ma tutaj ustawione na zegarze włączanie o godzinie 20, wyłączanie o godzinie 6 rano, także my w tym nie siedzimy. Ale powiem wam, że nie czuję tutaj w ogóle tego zapachu, nie drapie w gardle. Nie wiem, jakieś cząstki to wydziela, no. Tych maszynek jest 6 tu na całą, też szklarnię dużą. Na dużej są 4, na małe 1 i na średnie 1 i to wystarczy. Dziwne, nie? Później już pod sam koniec to ten gaz bananowy puści. Ale to już na sam koniec, a to tak powoli, widzę, że powoli kolory idą. Ja już tych pomidorów do domu nie noszę. One nie są już raczej słońcem farbowane, tylko czymś, co fruwa tutaj w powietrzu. Ciekawie, taka maszynka kosztuje. Powiem wam, miałem w internecie zobaczyć, jakie są właściwości tego etylenu, ale nie patrzyłem, także nie będę tutaj bajerował. Tutaj druga stoi maszyna. Mówię, tutaj są 4 i 2 na tych małych szklarniach.